Choć Polska Ludowa skończyła się 20 lat temu, niektóre przepisy z tamtego okresu obowiązują do dziś. Między innymi obowiązek zameldowania pobytu najpóźniej po 3 dniach od zmiany miejsca zamieszkania. Mimo to... Mieszkam tu już od 2 lat, nie jestem zameldowana i nie miałam z tego tytułu żadnych nieprzyjemności. Podobnie na pytanie o meldunek odpowiedziałaby większość studentów wynajmujących we Wrocławiu mieszkanie. Sam brak zameldowania nie stanowi podstawy do tego, żebyśmy sporządzali wniosek o ukaranie. O tym, że nieprzystające do rzeczywistości przepisy są martwe, przekonany jest Krzysztof Krzemień, który o problemie pisał na portalu elama.pl. Dlaczego niby nakazywać obywatelowi meldowanie się władzy za każdym razem, jak gdzieś pojedzie? To jest nie do pomyślenia w demokratycznym państwie. Problem zauważył rząd, który zapowiedział zniesienie czasochłonnej procedury i rychłe zastąpienie meldunku internetową rejestracją miejsca pobytu. Będziemy mogli się zarejestrować w urzędzie poprzez internet, ale też między innymi będziemy mogli zrezygnować z rejestracji takiej typowo meldunkowej. Jest to generalnie dostosowanie do standardów europejskich, ale z uwagi na system prawny w Polsce obowiązujący tradycje i zwyczaje ludności będzie to znaczna zmiana. Zameldować się trzeba, by korzystać z niektórych świadczeń socjalnych lub na przykład zagłosować w wyborach. Do tej pory to wszystko było zależne od miejsca zameldowania, a w tej chwili przy uproszczonej procedurze, gdzie nie będą musieli jeździć w tą i z powrotem między swoją macierzystą gminą a gminą, w której mieszkają, będą mogli spokojnie, bez problemów brać udział w takim codziennym życiu. W związku z reformą wymieniane będą dowody tożsamości. Na nowych dane adresowe wgrywane będą na chip. Elektroniczne dowody osobiste nie będą zawierały adresu zamieszkania, co myślę, że jest dużym ułatwieniem. Co istotne, od następnego roku za dowody osobiste nie będziemy musieli płacić. Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu opłaty za dowód osobisty, która będzie obowiązywać od 2010 roku. Zastąpienie meldunku rejestracją przez internet i nowoczesne dowody tożsamości cieszą. Byleby prace nad wdrożeniem tych innowacji w życie nie trwały kolejnych 20 lat. Grzegorz Zięba, Campus TV.